Dzień dobry, witajcie. Witamy się z wami z naszej wycieczki motocyklowej, prawda, Andrzejku? Tutaj na potwierdzenie Andrzej z kaskiem. Dokąd przyjechaliśmy? Jesteśmy w zamku w Czersku. Sami tak. To są ruiny, bo tam za nami są, zaraz zobaczycie. Tak. To jest zamek książąt mazowieckich. Tyle wiem. Byłem tu parę razy. To jest częsty wypad tych podstawówek tego na wycieczki szkolne, bo tam wtedy są takie te grilla, można zrobić tam kiełbachę na tym dziedzińcu, bo tak naprawdę tutaj poza tymi murami to kompletnie nic nie ma. Można sobie wejść na wieżę widokową, co uczynimy, mimo że jest gorąco strasznie i mamy torby ze sobą, ale to zrobimy. Wzięliśmy też druna. I polatamy. No ogólnie tutaj ładne są tereny, bo tutaj jest taki... Zobaczcie, jak to wygląda. Zostanę zaraz. W sensie tak fajnie tutaj jest. Drzewiasto. Cisza i spokój. No. Bilet jest w sumie trochę drogi, biorąc pod uwagę znikomą ilość atrakcji. No, 18 ziko w weekendy. Normalny mówimy, tak? Nie ulgowe. Tak. I ulgowe 16... chyba za 16, tak? A i 16 ziko w tygodniu, nie? No chyba, że w poniedziałki. W poniedziałki jest 2 ziko. No. No ale ogólnie to zobaczycie, że tam jest tylko dziedziniec, jest trawa. Można sobie wejść na wieżę, a tak wydaje mi się, że poza tym to tu żadnych atrakcji więcej niestety nie ma. No są tu jakieś turnieje rycerskie organizowane, jak widzicie. A tak, bo są dni jakieś tam, dni zamku na Halloween też coś jest organizowane, ale wiesz, to nigdy nie byłem na czymś takim. Są tutaj jakieś zdjęcia. Ale ogólnie to po prostu jest to ładny pagórek. I zobaczymy zaraz, jak to będzie wyglądało z góry. No i jak będzie wyglądało z drona. Andrzej musi odwołać to, co mówił, bo zazwyczaj jak tu byłem, to naprawdę to była tylko trawa. Nic więcej. A teraz coś się nawet dzieje. Tak. W sensie tutaj zawsze było takie, o, brakuje takiego miejsca, że coś można zjeść. No to coś jest. Tak, jest jedzonko, jest picie, jest jakiś dziedziniec. Coś tu się ewidentnie będzie działo, bo jest scena. A my idziemy... Tu na górę? Czy tu na górę? Tu na górę, bo się wychodzi tam na górę. Tu najpierw idziemy tam. Dziura z niczym. A tam chyba teraz. Zobaczcie, jak tu jest wąsko. Dramat i te stopnie są tak wysoko. Wiecie, co jest najgorsze? Że nie mogę się czepiać Andrzeja. Że mnie tu przywiózł, bo sama to wymyśliłam. Zobaczcie. Przeszłam 10 schodków i jestem zielona. Ale są strome, jest w chwytę ciepło. Idziemy dalej. Zatarłam na górę i zakładam obóz tlenowy. Tam przed chwilą byliśmy. Na tej ławeczce. A tak to wygląda z góry. Tutaj mamy, słuchajcie, jezioro czerskie. Tak się to nazywa. No, no, fajna sprawa. Zobaczcie, tak jak ten dom tutaj ma widok na te ruiny i jednocześnie dostęp do jeziorka. Super sprawa, naprawdę. A to ta sama dziura, tylko z trochę wyżej. Ale, no, taka ciekawostka, nie? Bo wszystkie schody w takich twierdzach, warowniach, zamkach są prawoskrętne po to, żeby broniący się rycerze z góry mieli dobry zasięg prawą ręką siekać i żeby rycerze przeciwników nie mieli tak łatwo, bo w prawą stronę to mają bardzo ograniczone ruchy. A tu jest kurde na odwrót. To są schody lewoskrętne. Co to znaczy, że ci rycerze na zamku w Czersku byli leworęczni? Ale wtedy ułatwiali też atak wojskom przeciwnym. Dziwne. Ciekawe. No i może trochę dziwne. Ale widoczki pierwsza klasa. Tutaj tylko brakuje takich
winogron, Prowansja, Włochy, nie? I Roberta Makowicza tu brakuje. No ale w sumie tutaj są jakieś sady. A no czy tutaj zaraz Kasia masz warka, grujec, no to dużo jest jabłkowych, nie? No, widać, że ładnie są ustawione w rządku krzaczki. Ładnie. No, widoczek ładny, to prawda. O, a tam, dobrze mi się wydaje, że tamte kominy to jest ta elektrociepłownia w Kozienicach. O, możliwe. Nie wiem, natomiast biorąc pod uwagę fakt, że się tu tylko wchodzi i to ogląda, to bym powiedziała, że naprawdę wygórowana cena za bilet. No. Dyszka to byłby mój maks. No. Dobra, idziemy na dół? Idziemy na dół. Przez to, że mam na buzi oksy, nie mam zielonego pojęcia, czym jeszcze się wkarczę. Ale może nie jest źle. A chciałam wam powiedzieć, że właśnie chillujemy, a Andrzejek tutaj droniarz uskutecznia widoczki z góry, które pewnie za chwilę zobaczycie jakoś pięknie zmontowane. Powiem wam, że nawet przyjemnie się tu siedzi. Jak tak zawiewa wiaterek, to jest całkiem sympatycznie. Prawda, Andrzejku? No. Andrzejek, ale co prawda cały na czarno. Ale więc styl, jakbym powiedział, że potencjał tego miejsca jest nadal niewyczerpany. Tak, no to prawda. Można by to jakoś fajniej tutaj na placu zorganizować. No, zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Naprawdę miło tak tu posiedzieć. No, podejrzyjmy, co się tutaj kręci. Ładnie jest. Andrzejek pięknie wam to zmontuje. I zobaczycie to za momencik. O, tam samolot leci. Jesteś zadowolony z widoczków, które złapałeś? No, fajnie było. No. Pod nimi się kleją do nóg, ale jest fajnie. Ogólnie patrzcie, to jest taki jeszcze mini barczek. Ogólnie sympatyczna miejscóweczka, prawda? No, całkiem. A teraz jedziemy do McDonalda. Po coś zimnego i toaletę.